Wiecie, jaka jest różnica pomiędzy polskimi a zagranicznymi opuszczonymi kopalniami? No mniej więcej taka, że w tych polskich nie spotkacie już jakiegokolwiek sprzętu. Tak naprawdę nie spotkacie czegokolwiek, co przedstawia jakąkolwiek wartość, ponieważ zostało to już rozkradzione. Ale istniał wyjątek od tej reguły i tym wyjątkiem była dobrze zachowana sztolnia, w której można było spotkać podwieszaną kolej spalinową. Coś, czego mi nie było dane zobaczyć na własne oczy i czego już nie zobaczę, ponieważ obiekt został zabezpieczony, a kolejka zabrana przez właściciela kopalni. Tak czy inaczej, dzięki uprzejmości Wojtka, mojego kolegi z kanału Urbex In My Mind, na moim kanale będziecie mogli zobaczyć materiał zrealizowany przez Wojtka. Chcemy w ten sposób zwiększyć zasięgi tego filmu, chcemy, by więcej osób zafascynowanych tym podziemnym światem mogło zobaczyć to wyjątkowe miejsce, które jest już niedostępne. Wojtek mówił, że mogę ten film zmodyfikować, dodać swojego lektora i tak dalej, ale nie chciałbym tego robić, ponieważ to jest film Wojtka. A więc zobaczycie teraz oryginalny materiał i będę Wam oczywiście wdzięczny, jeśli zostawicie kciuki w górę, komentarze oraz subskrypcje nie u mnie na kanale, tylko na kanale Urbex In My Mind. Nie przedłużając, moi drodzy, zapraszam Was na film zrealizowany przez Wojtka. Tym razem jesteśmy w wyjątkowo dobrze zachowanej kopalni węgla. Ilość pozostałości po dość krótkim czasie pracy tej kopalni może robić niesamowite wrażenie, ale jest pewien problem. I to duży problem. Z uwagi na bardzo niskie stężenie tlenu oraz wysoki poziom dwutlenku węgla, zdecydowanie nie polecam wejścia do tego obiektu. A już na pewno bez detektora wielogazowego oraz pełnej ochrony dróg oddechowych. Wejście tu po prostu może się skończyć śmiercią. Przypominam, iż prawidłowa wartość tlenu w atmosferze wynosi około 21%. Przy spadku tlenu do poziomu 15-16% zaczynamy odczuwać pierwsze oznaki braku tlenu, zmęczenie oraz trudność w koncentracji nawet przy najprostszych czynnościach. Gdy poziom tlenu spadnie do około 10%, można już nawet stracić przytomność. Przy około 6% tlenu śmierć jest już bardzo blisko. Niestety w tym miejscu tlen zostaje wyparty przez cięższy dwutlenek węgla i pojawia się tu również metan. Zanotowane wartości dwutlenku węgla w tym miejscu to nawet 5%, co jest skrajnie niebezpieczne dla naszego życia. Norma CO2 to zaledwie 0,04%. Przy 0,1% CO2 w powietrzu nasze zdolności intelektualne są już mocno ograniczone, a przy 0,25% CO2 tracimy jakiekolwiek zdolności logicznego myślenia. Stężenie dwutlenku węgla w okolicach 5% to już początki kwasicy oddechowej, a 10% poziom CO2 to bez odpowiedniej szybkiej pomocy najpewniej śmierć. Także jeszcze raz przypominam, nie wchodźcie tutaj.
zaraz, 21. Czyli nadal ok. Co? Nie, jeszcze jest ok. 20.08. Ostatnio dokąd ten? No 3 metry. 18. 17. 14. Wartość niebezpieczna. No nic. Jest lepiej niż ostatnio, ale... No, od razu czuć po prostu tam. Przyznajcie sami, że obiekt jest naprawdę mega interesujący, a zarejestrowany materiał na naprawdę wysokim poziomie. Tutaj gratulacje należą się przede wszystkim za świadome podejście do tematu i posiadanie detektora wielogazowego. Zapewne część osób zacznie się zastanawiać, co jest dalej, co kryje ta zagazowana upadowa. No z tego miejsca mogę rozwiać Wasze wątpliwości, zaspokoić Waszą ciekawość, bo z tego co wiem, da się tylko przejść 30-50 metrów max i niestety dalsze partie tego obiektu są zalane, ponieważ z uwagi na to, że od wielu, wielu lat nie działa na tym obiekcie pompownia, no to oczywiście większa część tej kopalni jest po prostu kompletnie zalana. A więc tak już na koniec kwestii podsumowania. Dziękuję tutaj Wojtkowi, że mogłem jego materiał umieścić na moim kanale i powiem to jeszcze raz. Będę Wam wdzięczny, jeśli zostawicie subskrypcję, komentarz, kciuka w górę, nie u mnie pod filmem, tylko na kanale Urbex in My Mind. Moi drodzy, na przyszły tydzień przygotowałem dla Was kolejny materiał, już tym razem własnego autorstwa i to siedząc tutaj w domu. No ale tak czy inaczej będzie co oglądać, a więc moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego!